Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowe formy służby wojskowej, m.in. służbę w ramach aktywnej rezerwy. Już dzisiaj pierwsi żołnierze rezerwy stawili się do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej celem rozpoczęcia tego rodzaju służby. Czym jest aktywna rezerwa? Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w przeszłości były związane z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą w niej służyć. Żołnierzem aktywnej rezerwy może zostać każdy, jeśli nie skończył 55 lat lub ma stopień podoficerski lub oficerski i nie skończył 63 lat. Żołnierz pełni wówczas służbę na podstawie powołania na czas nieokreślony. Musi się stawić w koszarach raz na kwartał na co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo na 14 dni co najmniej raz na 3 lata. Dzisiejsi ochotnicy służyć będą w 45. Olsztyńskim Batalionie Lekkiej Piechoty imienia Izydora Bukowskiego, pseudonim Burza, a swoją przyszłość chcą związać ze służbą zawodową. Służba w ramach aktywnej rezerwy będzie dla nich doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wykorzystania ich potencjału, a także sprawdzenia się w działaniu. Wszystkich zainteresowanych służbą w aktywnej rezerwie w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zachęcamy do kontaktu z właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji.